Anna z czułością przetarła filiżankę do kawy, którą zawsze używał Karol. Była w połowie sprzątania kuchni, gdy usłyszała odgłos jego kluczy w drzwiach. Ruchy męża były znane jej na pamięć, pewny krok, szelest torby pełnej zakupów i ten ciepły, charakterystyczny ton głosu, który zawsze rozbrzmiewał w całym domu. Cześć, Aniu. Zawołał z korytarza, odkładając torbę na blat. Mam niespodziankę. Anna wyszła z kuchni, ocierając ręce o ściereczkę. Karol stał w progu z szerokim uśmiechem, trzymając w ręku bukiet polnych kwiatów. Pomyślałem, że zasługujesz na coś pięknego, powiedział, wręczając jej kwiaty. Anna poczuła, jak ciepło rozlewa się po jej sercu. Karol zawsze był uważny i troskliwy, a takie gesty były w ich związku codziennością. Są cudowne. Dziękuję, odpowiedziała, wąchając delikatne płatki. Ich dom na przedmieściach był miejscem, które wspólnie stworzyli od podstaw. Nie był może duży, ale każdy kąt wypełniony był ich wspomnieniami. W salonie wisiały zdjęcia z ich podróży, Karol na szczycie góry z triumfalnie uniesionymi rękami, Anna uśmiechnięta na tle kwitnącej wiosny. Tego wieczoru usiedli razem do kolacji. Anna przygotowała pieczone warzywa i łososia, jedno z ulubionych dań Karola. Rozmowa przy stole toczyła się swobodnie. Dzisiaj miałem spotkanie z nowym klientem. Wygląda na to, że będzie z tego duży projekt, powiedział Karol, odkładając widelec. Kolejna wielka sprawa? Zapytała z nutą podziwu. Jesteś niesamowity, jak zawsze dajesz radę. Karol uśmiechnął się skromnie. Staram się, Aniu. Dzięki tobie mam siłę, żeby robić to, co robię. Po kolacji usiedli na kanapie, z kieliszkami wina w rękach. Anna czuła, że te chwile spokoju, gdy po prostu są razem, były dla niej najcenniejsze. Myślisz, że uda nam się w przyszłym roku wrócić w góry? Zapytała, opierając głowę na jego ramieniu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, może nawet na dłużej, odpowiedział Karol, całując ją w czoło. Choć ich życie wydawało się idylliczne, Anna zaczęła zauważać drobne zmiany. Jego spojrzenie czasem błądziło gdzieś daleko, jakby myślami był w innym miejscu. Zbywała to jednak, tłumacząc sobie, że to tylko zmęczenie pracą. Anna obudziła się wcześnie, gdy Karol szykował się do pracy. Z kuchni dobiegały odgłosy stawiania czajnika na kuchenkę, szelest papieru, gdy wyjmował świeżo upieczone bułki z torby. Otworzyła oczy i przez chwilę nasłuchiwała, uśmiechając się do siebie. Wstałaś już? Zawołał z kuchni. Zrobiłem ci kawę. Anna, ubrana jeszcze w szlafrok, weszła do kuchni, gdzie na stole czekała parująca filiżanka. Idealnie, jak zawsze, powiedziała, siadając naprzeciwko niego. Karol spojrzał na nią z ciepłym uśmiechem, ale Anna zauważyła, że jego oczy były lekko podkrążone. Ciężka noc? Zapytała, mieszając kawę. Tak, trochę. Klient miał pretensje, że dokumenty nie były gotowe na czas, chociaż sam opóźniał decyzję, wyjaśnił, wzdychając. Anna chciała coś powiedzieć, ale zanim zdążyła, Karol spojrzał na zegarek. Muszę lecieć, kochanie. Mam dziś kilka ważnych spotkań. Zabrał swoją aktówkę i szybko ją pocałował, zanim wyszedł z domu. Anna została sama, ale nie mogła pozbyć się wrażenia, że coś jest nie tak. Tego dnia pracowała w swoim gabinecie, pisząc artykuły na bloga. Jej praca pozwalała jej na dużą elastyczność, ale tego dnia czuła się rozkojarzona. Myślami wracała do Karola, do jego zmęczonego spojrzenia i słów, które wydały się jej dziwnie mechaniczne. Wieczorem, gdy Karol wrócił do domu, wydawał się bardziej zrelaksowany. Jak minął dzień? Zapytała Anna, podając mu talerz z kolacją. Lepiej niż myślałem. Udało się załatwić kilka spraw. Rozmawiali spokojnie, ale Anna czuła, że Karol jest zamyślony. Kiedy usiedli razem przed telewizorem, zauważyła, że co chwilę zerka na telefon. Wszystko w porządku? Zapytała w końcu. Tak, tylko sprawdzam, czy nie ma nowych maili, odpowiedział, chowając telefon. Anna zbyła to, ale w środku czuła niepokój. Te małe zmiany w jego zachowaniu zaczynały ją niepokoić, choć wciąż nie wiedziała, co o tym myśleć. Następnego ranka Anna wstała wcześnie, by przygotować śniadanie. Wiedziała, że Karol ma przed sobą ważny dzień w pracy i chciała sprawić, by rozpoczął go w dobrym nastroju.
Na stole ustawiła jego ulubioną jajecznicę z pomidorami, chrupiący chleb i świeżo wyciśnięty sok pomarańczowy. Karol pojawił się w kuchni, ubrany w starannie wyprasowaną koszulę i z uśmiechem na twarzy. Wyglądał na zadowolonego, choć Anna nie mogła nie zauważyć, że znów zerkając na telefon, ukradkiem odpowiadał na wiadomości. Coś ważnego? Zapytała, podając mu filiżankę kawy. Nie, po prostu kolega z pracy pyta o dokumenty, odpowiedział szybko, chowając telefon do kieszeni. Śniadanie wygląda wspaniale, jak zawsze. Rozmawiali swobodnie, a Karol żartował, próbując rozładować atmosferę. Anna uśmiechała się, ale gdzieś w głębi zaczynała dostrzegać rysy na ich idealnym obrazie. Byli razem od lat, znali się jak własną kieszeń, ale teraz miała wrażenie, że Karol coś przed nią ukrywa. Po jego wyjściu Anna postanowiła zająć się swoimi obowiązkami. Sprzątając mieszkanie, przypomniała sobie, jak wyglądały ich pierwsze lata razem. Wspólne podróże, spontaniczne wyjścia do kina, długie rozmowy przy winie. Ich relacja zawsze była pełna zaufania, ale teraz czuła, że coś się zmienia. Wieczorem Karol wrócił później niż zwykle. Tłumaczył się dłuższym spotkaniem z klientem, ale jego ton był jakiś dziwnie napięty. Anna postanowiła nie drążyć tematu, choć w głowie układały się jej coraz bardziej niepokojące myśli. Chcesz coś zjeść? Zapytała, gdy wszedł do kuchni. Nie, dzięki. Jadłem coś w biurze, odpowiedział, unikając jej spojrzenia. Usiadł w salonie, przeglądając telefon, a Anna patrzyła na niego z kuchni. Zastanawiała się, co może być przyczyną tej zmiany. Czy to stres w pracy? A może coś zupełnie innego? Nie chciała wysuwać pochopnych wniosków, ale czuła, że musi coś zrobić, by rozwiać swoje wątpliwości. Następnego dnia Anna zaproponowała Karolowi wspólny wieczór w restauracji. Wiedziała, że dawno nie mieli czasu tylko dla siebie i chciała sprawdzić, czy uda im się znów nawiązać ten dawny kontakt. To świetny pomysł, powiedział, gdy usłyszał jej propozycję. Zarezerwuję stolik w naszej ulubionej restauracji. Wieczorem Anna spędziła więcej czasu przed lustrem niż zwykle. Chciała wyglądać wyjątkowo, tak jak na ich pierwszych randkach. Gdy Karol wrócił do domu i zobaczył ją w eleganckiej sukience, uśmiechnął się szeroko. Wyglądasz przepięknie, powiedział, podchodząc do niej i delikatnie całując ją w policzek. W restauracji wszystko wydawało się wracać do normy. Rozmawiali o codziennych sprawach, wspominali wakacje i śmiali się z żartów. Karol wydawał się odprężony, ale Anna zauważyła, że kilka razy zerkał na telefon, który leżał na stole. Ktoś ważny pisze? Zapytała z lekkim uśmiechem, próbując nie wyjść na podejrzliwą. Nie, to tylko powiadomienia, odpowiedział szybko, wyłączając ekran. Po kolacji spacerowali po parku. Anna czuła się lepiej, choć jej wątpliwości nie zniknęły całkowicie. Karol był dla niej czuły, ale w jego zachowaniu było coś, co ją niepokoiło, drobne gesty, nerwowe ruchy, czasem jakby unikał jej wzroku. W drodze do domu Karol odebrał telefon. Przepraszam, muszę to odebrać, powiedział, odchodząc na bok. Anna słyszała tylko fragmenty rozmowy. Jego ton był niski, niemal szeptem, a odpowiedzi krótkie. Gdy wrócił, wzruszył ramionami i powiedział: klient, nic ważnego. Tego wieczoru Anna leżała w łóżku, próbując zasnąć, ale jej myśli nie dawały jej spokoju. Czy to możliwe, że Karol naprawdę ma coś na sumieniu? A jeśli tak, to co? Następnego ranka Anna czuła, że nie może już ignorować swojego niepokoju. W głowie przewijały się obrazy z ostatnich tygodni, spojrzenia Karola, które unikały jej oczu, jego telefon, który nagle stał się dla niego tak ważny, i te niezwykle pilne spotkania. Mimo że nie chciała poddawać się podejrzeniom, czuła, że musi coś zrobić. Zaczęła dzień od przeszukiwania internetu. Na forach czytała o doświadczeniach innych kobiet, które podejrzewały zdradę swoich partnerów. Jedna z historii szczególnie ją poruszyła, kobieta opisała, jak zainstalowała podsłuch w samochodzie męża, by poznać prawdę. Anna poczuła się rozdarta. Czy naprawdę powinna aż tak ingerować w prywatność Karola? Z drugiej strony, czy nie miała prawa wiedzieć, co się dzieje? Kiedy Karol wrócił z pracy, Anna postanowiła udawać, że wszystko jest w porządku. Przywitała go uśmiechem i przygotowała kolację, choć wewnętrznie kipiała od emocji. Jak minął dzień? Zapytała, podając mu talerz z ciepłym posiłkiem. Dobrze, jak zawsze.
Trochę stresująco, ale daje radę, odpowiedział, unikając jej spojrzenia. Po kolacji Karol zamknął się w gabinecie, tłumacząc się pilnymi dokumentami. Anna postanowiła działać. Gdy Karol poszedł spać, cicho wyjęła jego klucze od samochodu. Serce biło jej mocno, gdy szukała w internecie instrukcji, jak zamontować prosty podsłuch w aucie. Zajęło jej to niemal godzinę, ale w końcu wszystko było gotowe. Podsłuch ukryła pod siedzeniem pasażera, upewniając się, że urządzenie działa. Wróciła do łóżka, próbując uspokoić oddech. Leżąc obok śpiącego Karola, zastanawiała się, czy właśnie popełnia największy błąd w ich związku, czy może odkryje prawdę, która zmieni jej życie. Dwa dni później Karol oznajmił, że musi wyjechać na kolejne spotkanie służbowe. Tylko na jeden dzień, obiecuje, powiedział, całując Annę w czoło. Anna uśmiechnęła się, starając się wyglądać na spokojną, choć wewnętrznie drżała z emocji. Czekała na ten moment, ale jednocześnie bała się tego, co może odkryć. Gdy tylko Karol zamknął za sobą drzwi, Anna włączyła laptopa i połączyła się z aplikacją, która umożliwiała odsłuchiwanie nagrań z podsłuchu. Przez kilka godzin nie działo się nic podejrzanego, słyszała tylko szum ulicy, odgłos radia w samochodzie i rozmowy Karola z klientami. Wieczorem jednak usłyszała coś, co sprawiło, że zamarła. Wiesz, że nie mogę tak po prostu wszystkiego rzucić, powiedział Karol, a jego głos był napięty. Ale obiecałeś, że się z nią rozstaniesz. Odpowiedział kobiecy głos, wyraźnie rozemocjonowany. Anna poczuła, jak całe jej ciało sztywnieje. Słuchała dalej, starając się opanować drżenie rąk. Daj mi czas, Lena. Nie wszystko jest takie proste, tłumaczył Karol. Lena. Imię, którego nigdy wcześniej nie słyszała w jego ustach. Serce Anny zaczęło bić jak szalone, gdy nagranie trwało dalej. Rozmowa była pełna napięcia, a z tonów głosów wynikało jasno, że Karol był związany z tą kobietą w sposób, którego Anna nigdy by się nie spodziewała. Gdy nagranie się skończyło, Anna siedziała w salonie w zupełnej ciszy. Czuła, jakby świat wokół niej się zatrzymał. Wszystko, co zbudowali przez te lata, nagle zaczęło wydawać się iluzją. Musiała podjąć decyzję, co zrobić dalej. Następnego ranka Anna obudziła się z ciężkim sercem. Noc spędziła na rozmyślaniach, analizując każde słowo nagrania, każdy gest Karola z ostatnich tygodni. Była rozdarta. Z jednej strony chciała, by to wszystko okazało się jakimś nieporozumieniem, z drugiej musiała stawić czoła prawdzie, która wydawała się coraz bardziej oczywista. Zaparzyła kawę, ale jej smak był nijaki. Patrzyła na telefon, zastanawiając się, czy zadzwonić do Karola i skonfrontować go od razu. Jednak obawiała się jego reakcji, co jeśli zaprzeczy? A jeśli wykręci się jakąś wymówką? W południe postanowiła podjąć działania. Wyciągnęła wszystkie peregani, wyciągi bankowe i inne dokumenty Karola, które miały jakikolwiek związek z jego wyjazdami służbowymi. Zaczęła je przeglądać z chłodną precyzją, jakby rozwiązywała skomplikowaną łamigłówkę. Wśród papierów znalazła rachunek z restauracji w mieście, gdzie Karol nigdy nie wspominał, że miał spotkanie. Na rachunku widniała data z jednego z jego rzekomych służbowych wyjazdów. Dwa główne dania, deser i wino, to nie był obiad z klientem. Późnym popołudniem Anna zdecydowała się na kolejny krok. Zadzwoniła do znajomej, która pracowała w biurze podróży. Cześć, Ola. Mam nietypową prośbę, zaczęła, starając się, by jej głos brzmiał spokojnie. Czy mogłabyś sprawdzić, czy na nazwisko Karol w ostatnim czasie były rezerwowane jakieś hotele? Ola była zaskoczona, ale zgodziła się pomóc. Po kilkunastu minutach oddzwoniła. Anna, znalazłam coś. Twój mąż rezerwował pokój w hotelu w zeszłym miesiącu, ale była na nim inna osoba. Wiesz coś o tym? Anna czuła, jak nogi uginają się pod nią. To była Lena. Wiedziała to, zanim jeszcze Ola powiedziała więcej. Wieczorem Karol wrócił do domu. Wyglądał na zmęczonego, ale uśmiechnął się do Anny, jakby nic się nie stało. Jak minął dzień? Zapytał, stawiając aktówkę w przedpokoju. Anna, mimo że czuła w sobie wrzącą złość, zdołała utrzymać spokój. W porządku. Trochę pisałam, a potem ogarnęłam dom. A ty? Jak delegacja? Zapytała, patrząc na niego z udawaną ciekawością. Dobrze.
Wszystko poszło zgodnie z planem, odpowiedział, unikając jej wzroku. Kłamstwo, pomyślała Anna, ale nie dała po sobie nic poznać. Podczas kolacji próbowała wyciągnąć z niego więcej informacji, pytając o szczegóły wyjazdu. Karol mówił płynnie, ale jego odpowiedzi były pełne ogólników. A jak się nazywał ten klient, z którym miałeś spotkanie? Zapytała nagle, wbijając w niego wzrok. Karol na chwilę się zawahał, ale szybko odpowiedział. Janicki. Prowadzi firmę transportową. Anna skinęła głową, choć wiedziała, że żadnego Janickiego nie było. Kiedy Karol poszedł do łazienki, Anna sięgnęła po jego telefon. Zwykle nie robiła takich rzeczy, ale dziś czuła, że musi to zrobić. Telefon był zabezpieczony, ale Anna znała hasło rok ich ślubu. Przeglądała wiadomości, aż natrafiła na konwersację z Leną. Nie mogę się doczekać, aż znów się spotkamy, brzmiała jedna z wiadomości. Tęsknię za tobą, pisała Lena, a odpowiedź Karola była równie czuła. Anna poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. Wszystkie jej podejrzenia potwierdziły się. Czuła się oszukana, zdradzona i zraniona. Ale zamiast wybuchnąć gniewem, wiedziała, że musi zaplanować, co zrobić dalej. Po powrocie Karola z łazienki Anna zachowywała się, jakby nic się nie stało. Ale w jej głowie już powstawał plan, który miał zmienić wszystko. Anna spędziła noc na rozmyślaniach. W głowie układała plan, starając się zachować zimną krew. Karol spał obok niej, zupełnie nieświadomy burzy, jaka szalała w jej sercu. Muszę to przemyśleć. Nie mogę działać pochopnie, powtarzała sobie, leżąc w ciemności. Rano zachowywała się jak zwykle. Zrobiła śniadanie, pożegnała Karola, gdy wychodził do pracy i usiadła przy stole z kubkiem kawy. Chociaż w środku czuła się rozbita, na zewnątrz była spokojna. Musiała być. Pierwszym krokiem było skontaktowanie się z prawnikiem. Anna wiedziała, że rozwód to nie tylko emocjonalne rozstanie, ale także batalia prawna, w której musiała być przygotowana. Znalazła numer adwokata polecanego przez jej koleżankę i umówiła się na konsultację. Spotkanie odbyło się tego samego dnia. Prawnik, spokojny i rzeczowy mężczyzna, słuchał uważnie jej opowieści. Czy ma pani dowody na zdradę? Zapytał po wysłuchaniu jej relacji. Mam nagranie z podsłuchu i wiadomości z jego telefonu, odpowiedziała Anna, starając się ukryć emocje. Adwokat skinął głową. To może być wystarczające, by wnieść pozew o rozwód z orzeczeniem o winie. Będzie to jednak wymagało przygotowania i cierpliwości. Czy jest pani gotowa na taki proces? Anna zawahała się przez chwilę, ale wiedziała, że nie ma innego wyjścia. Tak. Chcę, żeby wszystko było jasne i sprawiedliwe, odpowiedziała z determinacją. Po powrocie do domu Anna zaczęła przeglądać dokumenty związane z ich wspólnym majątkiem. Wiedziała, że Karol nie będzie się spodziewał jej ruchu, ale chciała być przygotowana na wszystko. Wieczorem Karol wrócił z pracy, jak gdyby nigdy nic. Był uśmiechnięty, opowiadał o swoim dniu i pytał Annę, jak minął jej czas. Ona zdołała utrzymać spokój, choć każde jego słowo wydawało się jej teraz fałszywe. Myślałem, żeby w weekend wyjechać gdzieś razem. Co ty na to? Zaproponował, obejmując ją. Anna uśmiechnęła się lekko. Brzmi świetnie, odpowiedziała, choć w jej głowie pojawiła się myśl, ciekawe, co zaplanowałeś z Leną na ten weekend. Nadszedł weekend, a Karol, zgodnie z obietnicą, zaplanował wyjazd. Zarezerwował pokój w eleganckim hotelu w pobliskim mieście, gdzie mogli spędzić czas tylko we dwoje. Anna, choć pełna obaw, postanowiła wykorzystać tę sytuację, by dowiedzieć się więcej. Podczas drogi Karol wydawał się zrelaksowany, rozmawiał o przyszłych planach i żartował, jak za dawnych czasów. Anna słuchała uważnie, starając się znaleźć jakąkolwiek wskazówkę, która mogłaby potwierdzić jej podejrzenia. Po przyjeździe do hotelu Karol zajął się zameldowaniem, a Anna rozglądała się po recepcji. W pewnym momencie zauważyła, że recepcjonistka spojrzała na Karola z dziwnym wyrazem twarzy, jakby go znała. Anna odnotowała to w pamięci, ale nie powiedziała nic. Wieczorem poszli na kolację. Karol był czuły i uważny, jakby próbował udowodnić, że wszystko jest w porządku. Anna jednak nie mogła przestać myśleć o Lenie. Kim była? Jak długo trwał ich związek? I co Karol planował dalej?
Po powrocie do pokoju Karol zasnął szybko, zmęczony dniem. Anna, leżąc obok niego, czekała, aż jego oddech stanie się głęboki i równy. Wtedy wstała, wzięła jego telefon i znów zaczęła przeszukiwać wiadomości. Tym razem natrafiła na coś, co ją zmroziło. Weekend z Anną. Muszę to załatwić, zanim wszystko się łajdę. Porozmawiamy w poniedziałek, brzmiała wiadomość do Leni. Anna poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. Wiedziała, że musi działać. Następnego dnia, gdy Karol zaproponował spacer, Anna zgodziła się, ale już planowała, jak opuści ten wyjazd wcześniej i przygotuje się do konfrontacji, która miała nastąpić w najbliższych dniach. Anna wróciła z wyjazdu 2 dni wcześniej, tłumacząc się nagłą pracą. Karol, choć wyglądał na nieco zaskoczonego, nie protestował. Rozumiem, kochanie. Będziemy mieli jeszcze wiele okazji na takie wyjazdy, powiedział, całując ją na pożegnanie. W drodze powrotnej Anna czuła narastający gniew, który mieszał się z poczuciem upokorzenia. W głowie układała plan konfrontacji, ale chciała, by wszystko było dokładnie przemyślane. Nie zamierzała działać impulsywnie. Po powrocie do domu natychmiast skontaktowała się z adwokatem, by omówić kolejne kroki. Czy może pani pozyskać więcej dowodów? Może jakieś potwierdzenie ich spotkań? To wzmocni naszą sprawę, w sądzie zasugerował prawnik. Anna wiedziała, że musiała działać ostrożnie. Postanowiła wykorzystać podsłuch w samochodzie jeszcze raz. Gdy Karol następnego dnia wyjechał, Anna od razu podłączyła się do aplikacji, by na bieżąco słuchać rozmów. Ku jej zaskoczeniu, Karol rozmawiał z Leną niemal od razu po wyjeździe z domu. Wiem, że był ten weekend, ale musiałem to zrobić. Ona nic nie podejrzewa, powiedział, a jego głos był spokojny i pewny siebie. Karol, nie mogę tak dłużej. Chcę, żebyś podjął decyzję, odpowiedziała Lena, a w jej tonie dało się wyczuć zniecierpliwienie. Już wkrótce, obiecuję. W poniedziałek jej wszystko powiem. Anna poczuła, jak krew odpływa jej z twarzy. Poniedziałek, słowo odbijało się echem w jej głowie. Zrozumiała, że Karol planował zakończyć ich małżeństwo, zanim ona zdążyłaby go skonfrontować. Postanowiła nie czekać. Nadszedł poniedziałek. Karol wrócił z pracy wcześniej, jakby chciał coś omówić. Anna już czekała, siedząc na kanapie w salonie. Na stoliku obok niej leżały kopie dowodów, które zgromadziła, nagrania, wydruki wiadomości i paragon z hotelu. Aniu, musimy porozmawiać, zaczął Karol, siadając naprzeciw niej. O tak, musimy, odpowiedziała Anna spokojnym, ale lodowatym tonem. Karol zamarł, widząc dowody rozłożone przed nią. Co to jest? Zapytał, ale w jego głosie słychać było nutę paniki. To wszystko, czego potrzebuję, by udowodnić twoją zdradę, powiedziała Anna, patrząc mu prosto w oczy. Karol próbował coś powiedzieć, ale Anna podniosła rękę, uciszając go. Przestań kłamać, Karol. Wiem o Lenie. Wiem, jak mnie oszukiwałeś przez te wszystkie miesiące. Słyszałam wasze rozmowy, widziałam wasze wiadomości. Karol spuścił głowę, milcząc. Wiesz, co jest najgorsze? Kontynuowała Anna, głos jej zadrżał, ale nie dała się złamać. Myślałam, że jesteś moim partnerem, kimś, na kim mogę polegać. A ty przez cały ten czas mnie zdradzałeś. Karol podniósł wzrok, ale w jego oczach nie było skruchy, tylko złość. Posłuchaj, to nie tak, jak myślisz, zaczął, ale Anna nie dała mu dokończyć. Właśnie tak jest, jak myślę, przerwała mu. Nasze małżeństwo to już przeszłość. Złożyłam już wniosek o rozwód. Słowa Anny były jak cios. Karol próbował jeszcze protestować, ale widział, że Anna nie zmieni zdania. Wyprowadź się. Masz tydzień, dodała stanowczo, wstając i podchodząc do drzwi. Karol spojrzał na nią, jakby nie mógł uwierzyć w to, co się dzieje. Anna, nie musimy tego kończyć w ten sposób. Możemy wszystko naprawić, powiedział, ale jego słowa brzmiały pusto. Naprawić? Nie ma czego naprawiać, Karol. Zdradziłeś mnie. Zniszczyłeś wszystko, odpowiedziała, patrząc na niego z chłodną determinacją. Kilka dni później Karol opuścił ich wspólny dom. Anna, choć wciąż czuła ból, wiedziała, że podjęła właściwą decyzję. Z czasem nauczyła się znów ufać sobie i budować życie na nowo, wolne od kłamstw i zdrad.